Cześć, witajcie, Daka z tej strony. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na nurtujące wielu amatorów pytanie, czy taki oto prowadnik oraz przyrząd do ostrzenia pomoże zwykłemu amatorowi dobrze naostrzyć dłuto. A więc zaczynamy. W środku, w opakowaniu, mamy przyrząd do wstawiania kąta, pod jakim chcemy naostrzyć nasze dłuto bądź nóż do struga oraz prowadnik, czyli najważniejsza część naszego przyrządu. Prowadnik ten posiada trzy możliwości ostrzenia, natomiast nie będę zagłębiał się w szczegóły techniczne. Instrukcje są dostępne w języku polskim na internecie, więc każdy łatwo może sobie znaleźć to, co go interesuje. Jedynie, co mogę wspomnieć, mamy tutaj trzy poziomy. Pierwszy poziom jest to jakby ustawienie ostrzenia przyrządów do wysokiego kąta, czyli powyżej 40 stopni. Drugi, czyli środkowy, którego ja używam, jest to standardowe ustawienie, czyli między 15 a 40 stopni. Natomiast trzecie ustawienie jest to, służy w sumie do wykonania przeciwfazy w nożu struga. Nie używałem, więc nie mogę się wypowiedzieć. Mamy tutaj jeszcze skalę, podziałkę w sumie, jest ona w calach, no ale można sobie powiedzmy z tym poradzić. Skala ta mówi o szerokości ostrza, którego chcemy ustawić, znaczy przepraszam, którego chcemy naostrzyć. Ogólnie rzecz polega na tym, iż jeśli znamy, powiedzmy, kąt naszego ostrza, w moim przypadku jest to 25 stopni, jeśli nie, to w każdej chwili możemy po prostu przestawić sobie na swój dowolny kąt, czyli to jest łatwe w ustawieniu. Musimy, tak jak powiedziałem, najważniejsze jest, żeby znać kąt swojego ostrza. Jeśli nie znamy, musimy sobie to jakoś zmierzyć, albo kątownikiem. Na pewno dacie radę. I teraz tak, jeśli wiemy, że to ostrze ma 26 mm szerokości, czyli w pierwszej kolejności zakładamy ten tutaj prowadnik. Cal to jest około 25, czyli dajemy powiedzmy deczko dalej. W pierwszej kolejności dokręcamy ten tutaj prowadnik, obracamy, wkładamy nasze dłuto, skręcamy. Starać się przy tym, powiedzmy, prowadniku należy starać się równo dociskać z obu stron te śruby, aby dłuto było równo prowadzone po kamieniu bądź po papierze. Jeśli już mamy skręcone, pozostało nam tylko odkręcić śrubę, wyciągnąć i już mamy ustawiony kąt 25 stopni, taki jaki chcemy, powiedzmy, naostrzyć swoje dłuto. Na pewno tych, których interesuje mikrofaza, na pewno chcieliby zobaczyć, jak to się robi. Mogę wam to tylko, nic nie będę ostrzył żadnego dłuta, natomiast mogę wam to pokazać, jak się zmienia kąt nachylenia noża do kamienia, czyli tutaj jest taka kreseczka na
tym na kółeczku. Powiedzmy, że jest ustawiona na godzinę 12 i teraz ostrzymy kątem 25 stopni po kamieniu. Czyli powiedzmy, mam tu kamień. Czyli to jest ten kąt. 25 stopni. Natomiast jeśli chcemy wykonać mikrofazę, przekręcamy tą wskazówkę, że tak powiem, tą kreseczkę o 90 stopni. I teraz na zasadzie mimośrodu przesunęło się nam to o parę stopni. I jak przyłożymy do kamienia, o, może widać tam prześwit między ostrzem a kamieniem. Teraz ostrzy się nam tylko sama końcówka dłuta. Naprawdę dłuta wychodzą po tym jak żyletka. I teraz pewno wielu z Was zadaje sobie pytanie, czy warto poświęcić dobrych parę złotych za taki prowadnik. Powiem tak, jeśli macie dłuta i lubicie się nimi posługiwać, bawić, czy macie strugi, myślę, że dużo ten prowadnik Wam ułatwi, ponieważ no jest dziecinnie proste w ustawianiu. Nie trzeba kombinować z trzymaniem kąta. No naprawdę jest bardzo proste w ustawianiu. Ja sam miałem dwa prowadniki, nie będę wymieniał nazwy, ale takie powiedzmy no z dużo niższej półki. I ciężko było wyregulować, ustawić kąt, rolka mosiężna miała bicie. Tutaj jest naprawdę, no nie ma praktycznie zero luzu ma na wałku. Więc jeśli, tak jak powtarzam, jeśli lubicie się bawić w drewnie, lubicie korzystać z dłut i ze strugów, myślę, że jest to zakup warty uzbierania, do zbierania paru złotych. Więc no, sami zadecydujecie, czy chcecie kupić, czy nie. Jeszcze jedna taka wskazówka, jeśli macie różne duta, powiedzmy tutaj jest takie duto 6 mm, z nim również nie ma problemu go tutaj zabazowanie, czyli powiedzmy 6 mm, czyli tu jest jedna kreska, pierwsza kreska na prowadniku. Wkładamy dłuto, bazujemy, nie skręciłem sobie tego dobrze, bazujemy sobie elegancko, dokręcamy, ściągamy prowadnik i już mamy małe dłuto, czyli widzicie sami, jest to bardzo szybkie w ustawienie. Nie ma z tym najmniejszego problemu, więc nawet jak dla mnie, powiedzmy, amatora, że tak powiem, 100%, no i mam pewność, że to ostrze będzie dobrze naostrzone. Jeśli nie chcecie się, powiedzmy, męczyć z przeliczaniem szerokości noża z cali na, powiedzmy, na milimetry, można sobie ułatwić sposób postępowania, rysując tutaj, powiedzmy, nie wiem, czy będzie to widać, kolega, który polecił, powiedzmy, mi to, ten przyrząd, narysował tutaj taką foliopisem, taką cieniutką kreskę, czy powiedzmy taki zwykły foliopis. I również możecie na środku dłuta umieścić sobie taką kreskę, zgrywając te kreski, mamy pewność, że dłuto jest na środku prowadnika. Więc w sumie ja mam tyle. Pozdrawiam. I do następnego.